Cześć. W dzisiejszym odcinku magnetowid przenośny Blaupunkt. Jest on niesprawny, ale może uda się naprawić. Tu jest miejsce na baterię. Zapasową oczywiście, bo w środku jest możliwość podłączenia. Zobaczcie tutaj, o, baterii. Ale ta nie wejdzie niestety. Dlaczego? Dlatego. Ja znalazłem na to sposób. Tutaj w środku mam takie inne baterie. Dzięki temu ta bateria jest lekka. Nie są to baterie litowo-jonowe. I nawet dobrze, bo mają większą pojemność. O, i tak. Można to zrobić. Nie klika oczywiście, ale można tutaj sklinować papierem. O, już coś zadziałało. I to jest to wszystko. Więcej nic tu nie działa niestety. Dlatego otworzę i zobaczę, co tam jest. Może uda się naprawić, może nie. W świetnym stanie jest ten sprzęt. Był w pokrowcu, w torbie, dlatego się nie zużył przez ten czas. Ciekawe, który to rok. 8.3 chyba. Do tego mam kamerę. Blaupunkt też. Ale ona nagrywa w dziwnym kolorze. Jak uda mi się go naprawić, to z niego będę nagrywać. A jeśli nie uda mi się, to będę nagrywać z innego. Bardzo szybko się to rozkręciło. Cztery śruby i już jesteśmy. No i tak to wygląda. Wyciągnięta płyta główna. Kondensatory do sprawdzenia. Zobaczymy, czy któryś jest uszkodzony. Ale tak mnie zastanawia tutaj. Szukałem pasków do wymiany. Mówię, nie ma ani tu nigdzie. Co jest grane? Odwróciłem ten cały sprzęt. I zobaczyłem, że tu jest pasek. Zobaczcie. Wymieniałem kondensator. Tu już widać, że jest coś zielonego nawet. Czyli ten elektrolit już wyparował. I zamienił się w takie coś. Najgorsze jest to, że już wymieniłem jeden, to jest drugi. I ten drugi, przez to, że kwas jego się wylał, uszkodzona tak została płyta główna, że jak go wymieniałem, to tu się naruszył się ten lód. Ja go tutaj wstawię nowy, jakoś spróbuję go do tej ścieżki przylutować. To jest jeszcze do odratowania, ale jeśli takich kondensatorów jest 10 nawet na płycie, a jeszcze gorzej jak 20 albo 30, no to niestety, ale nikłe szanse, żeby to udało się naprawić. Korozja wdała się w płytę główną przez ten kwas. Tu mogę być pewny, że już tego nie naprawię. Nawet gdy czyszczę to alkoholem, co się okazuje? Nie da się tego doczyścić. Zostało to przeżarte. Ja nie będę tego wymieniać, bo to jest szkoda mojego czasu. Naprawa nieskuteczna. Po zmontowaniu płyty głównej działa tak samo jak wcześniej, czyli nie działa. Podłączyłem kamerę. Kamera świeci, ale niestety nic nie reaguje. No i mamy tutaj taki fajny zestaw, kamera, kaseta i magnetowid, który jest trupem.
Więc magnetowidu się pozbywamy. Może iść jako dekoracja. I mamy tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, kamerę Blaupunkt. O, sprzęt minionej epoki. Taki konkret to z mikrofonem. Tutaj, jeśli chodzi o ten obiektyw, to on jest wylatany. W ogóle ciekawe zastosowanie tutaj jest, bo jak chcę to przesunąć, to muszę właśnie taką dźwignię tutaj uruchomić. To jest blokada tak zwana. A teraz jest zamknięte, nie chcę, a można to odblokować i już. Już działa. I znowu zablokować. Dobra, teraz tak. Dalej patrzymy. Tu jest taka fajna rączka. Widzicie? W stereo. Który to jest rok? Nie wiem. Zaprezentuję wam, jak to nagrywa, a nie nagrywa dobrze. Tylko zastanawiajcie się, na jakim magnetowidzie, no bo przecież tamten był zepsuty. Spokojnie. Mam tu taką krowę. Ona waży chyba z, nie wiem. Tym będę nagrywać. Zobaczcie. Jest to dosyć ciężki sprzęt. I większy. Od tego, zobaczcie, o ten sobie jedną ręką. Jezu. Jest różnica. Więc jeśli ktoś w tamtych czasach miał coś takiego i chciał nagrywać, to musiał się nieźle namęczyć. Przewód jest podłączony. Zobaczcie, jak to nagrywa. Najpierw trzeba play. Widzę, że się pojawia, tak? Pauza. I rekord. Teraz. Mamy już wizję, że magnetowid. Włączymy klawiszem z kamery nagrywanie. Idzie kaseta. Zrobię próbny film. Zobaczycie, jak to nagrywa. Kaseta się przewija na początek. Trochę to potrwa, bo nie jest to magnetowid z szybkim przewijaniem. Ale zobaczcie, co tu jest. Wymienny obiektyw. Tu się naciska i go się wykręca. To jest ciekawa funkcja. Tu następna. Dobra, koniec tej zabawy. Czas pokazać, jak nagrywa ta kamera. Zapraszam.
Thank you.